Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu Czesław Cyrul, Nowa Lewica, wrocławski radny forum Jacka Sutryka. Dzień dobry. Witam Państwa. Panie radny, w zachodniopomorskim cały czas wydobywają z Odry martwe ryby. My cały czas nie wiemy, co było, co jest przyczyną tej katastrofy ekologicznej na Odrze. Nie wiemy, ale się dowiemy. Czy myśli Pan, że nigdy nie poznamy przyczyn? Ja myślę, przyczyn? Że się dowiemy, ale będzie to taki raport kilkudziesięciostronicowy, który będzie podawał przyczyny. Więc i zasolenie, i brudy z dna, i nieodpowiedzialne zrzuty, i przyducha, i mało wody, bo to wszystko i glony złote, algi złote, które tam zakwitły. Ale to jest jak gdyby będziemy spadkobiercami kilkudziesięciu lat zaniedbań, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, i to tak wyjdzie. W związku z tym odpowiedzialna będzie i władza, i społeczeństwo, i poszczególni obywatele, bo przecież my jako obywatele też nie dbamy o ochronę środowiska specjalnie. To musimy się tak uderzyć w pierś. Wystarczy zobaczyć na te śmietniska w lasach, czy papiery po drogach, czy nie takie wylewanie po cichu nieczystości do rowów po wsiach. No, jesteśmy tacy, jesteśmy. Oczywiście, jeżeli trzeba nagle coś zbudować, jak się okazuje, jakoś oczyszczalnie czy spalarnie, od razu wszyscy protestują. Nie protestujemy przeciwko powszedniemu brudowi. Także i władza o tym wie i jak gdyby toleruje to i pozwala sobie na to, aby specjalnie nie wydawać pieniędzy na oczyszczanie, bo to jest nieefektywne politycznie. Ale czyli Pana zdaniem nie ma takiego jednego powodu, jednej przyczyny? Ja sądzę, że nie, ale nie jestem fachowcem. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że rozmawiałem niedawno z przedstawicielami zarządu MPWiK, którzy robili przez 3 lata badania pod względem ewentualnej przydatności wody w Odrze do awaryjnego pobierania i produkowania z tego wody do picia. I przez te 3 lata stan Odry się pogorszył. To znaczy przede wszystkim wzrosło zasolenie i jest sugestia, że to pewnie są wody pokopalniane i one są spuszczane. Natomiast patrząc na politykę, no nie pozwolą sobie Wody Polskie, aby zabronić kopalniom, które są tak fetowane politycznie, zrzucania tej wody. W związku z powyższym ja przypuszczam, to jest moja teoria polityczna, że powstanie Wód Polskich polegało na tym, aby kryć pewne niejasności w ochronie środowiska, aby spółki Skarbu Państwa mogły zrzucać tą wodę, aby się można było dogadywać, bo gdyby to było w samorządach, no to byłby większy problem. To byłby większy problem. I te Wody Polskie, zamiast przekazać przynajmniej połowę pieniędzy, które przeznaczyły na samochody, gdyby na monitoring online Odry, to by może było lepiej. Tylko pytanie, czy oni chcieli mieć ten monitoring? Bo ten monitoring byłby być niebezpieczny, bo zaraz podniósłby się krzyk, że stan Odry się pogarsza. Jak się stan Odry pogarsza, no to trzeba znaleźć pieniądze na jej na jej oczyszczenie. Tymczasem, jak wiemy, no są podobno pieniądze, co by na papierze, żeby Odrę skanalizować jeszcze bardziej. I to było chyba 35 miliardów, pamiętam parę lat temu, kiedy program zafunkcjonował. No teraz możemy mówić o 70 miliardach. I jak się wszystkie państwa wycofują z regulacji Odry, brzeg, to my w to wchodzimy. Czyli jak gdyby my w swojej świadomości jesteśmy kilkadziesiąt lat do tyłu, jeżeli chodzi o naturalizację rzek. Bo jak wiemy, Niemcy nie chcą regulować dalej Odry i to jest też problem. Panie radny, teraz po tej katastrofie ekologicznej na Odrze nie ma już wyjścia i musi powstać system monitorowania Odry? On pewnie powstanie, ale ja sądzę, że społeczeństwo, tym się mieszkańcy Odry tam nie przejmują, bo oni mają swoje wizje. Natomiast to, co się wydarzyło w Odrze, nie będzie miało większego znaczenia na odczucia społeczne, ponieważ jak gdyby społeczeństwo specjalnie się tym nie interesuje. Interesują się tym ci, którzy mieszkają na Odrze. I którzy żyją z Odry. I którzy żyją z Odry i ci, którzy wiedzą, co znaczy ochrona środowiska, odczuwają to. Natomiast pozostała część społeczeństwa raczej patrzy na to z dystansu i dlatego ja nie wierzę, aby PiS pod tym względem poniósł jakieś uszczerbki polityczne. Pan jest w tej grupie osób, która mówi, że władza zbyt późno zareagowała na katastrofę na Odrze? No władza od lat nie reaguje na to, co się dzieje. Od tego zacznijmy. Władza od lat nie reaguje na to, co się dzieje w ochronie środowiska. Także to jak gdyby jest ciąg zdarzeń, że też nie reagowała i teraz też nie zareagowała. No tak to widzę. Ale tutaj mamy takie spostrzeżenie. Otóż kiedy wybucha wojna w Ukrainie,
to pierwsi rzucili się do pomocy dla uchodźców wolontariusze, obywatele i samorządy. Władza państwa dopiero na końcu. I teraz mamy taką samą sytuację. Poszli wędkarze, wolontariusze, prawda, samorządy, natomiast władza udawała centralna, czyli Wody Polskie, że się nic nie dzieje. Więc mamy jak gdyby pewien taki cykl zdarzeń, że władza państwowa jest powolna i niewładna. Władniejsze są samorządy. Tymczasem polityka PiS-u polega na tym, żeby uprawnienia samorządom, więc tym, którzy dobrze sobie radzą, zabrać i wziąć sobie. No widzimy, jak to wychodzi. Gdy na początku wojny pociągi wypełnione uchodźcami przyjeżdżały do Wrocławia, ludzie mieli pretensje do wojewody na to, że na dworcu głównym jest chaos, nie ma, że marnie radni, że nie ma tak, organizacji, tak, tak, że tak naprawdę za wszystkim zajmują a się wolontariusze. A koleje państwowe są państwowe. Teraz także są pretensje do wojewody o późną reakcję. Zieloni domagają się jego dymisji. Pan też się przyłącza do tej? Ja się nie wypowiem ten temat. No, powinny być jakieś konsekwencje, natomiast to niczego nie zmieni. To niczego nie zmieni, czy będzie ta osoba, czy ta osoba, ponieważ generalnie trzeba zmienić system. Systemu nie zmień. Nie po to zmieniali system, aby po paru latach go zmienić i oddać na przykład zarządzanie tymi wodami ponownie samorządom regionalnym. Czyli słowem, system zawiódł w tej sytuacji? Ja uważam, system zawiódł ale i brak kompetencji. To jest upolitycznienie wszystkich struktur państwowych, wygonienie fachowców stamtąd i obsadzenie stołków decydenckich politykami niekompetentnymi. I co z tego przecież na dole? Są na pewno fachowcy, no przecież nie wierzę, nie fachowcy są, ale jak wszystkie inspekcje w naszym kraju, budowlane, ochrony środowiska, weterynaryjne, są opłacane również bardzo marnie. Tam nie ma motywacji do rzetelnej pracy, a nawet jak są, no to co, że zgłaszą się? Co z tego, że na przykład do miasta mimo, że miasto monitorowało przez lata zawsze ta współpraca, jeżeli chodzi o jakie są stany czystości Odry, to te raporty przychodziły, ale z dużym opóźnieniem i chemii i takiej do współpracy po prostu nie było. Zmieniamy temat. Drożyzna. Z jednej strony drożyzna, wysokie ceny energii, gazu. Ceny benzyny, no i rekordowo wysoka inflacja powodują, że wszyscy łapiemy się za kieszenie, liczymy pieniądze w portfelu. Czy jesienią wrocławianie, chciałem zapytać, co czeka wrocławian jesienią? Czy radni miejscy także głębiej sięgną do portfeli mieszkańców? Czy szykują się jakieś podwyżki, a jeśli tak, to jakie, panie radny? Nasz klub spotyka się w najbliższy poniedziałek po wakacjach, więc jeszcze w sierpniu, nie we wrześniu. I będziemy o tym dyskutować. No to będzie musiało być skorelowane z pracami nad budżetem i nad tym, jakie propozycje cen za energię dostaniemy od energetyki, jakie propozycje dostanie miasto, jeżeli chodzi o benzynę, o paliwo dla komunikacji miejskiej, jak również mówiąc o energii, no to i na komunikacji, na oświetlenie ulic, urzędów i tak dalej. Więc to od tego, to wszystko zależy. Natomiast zapowiada się generalnie to źle, bo po wprowadzeniu Polskiego Ładu i po obniżeniu podatku PIT dla obywateli, co dla obywateli jest może korzystne, ale tylko chwilowo. Miasto traci kilkaset milionów rocznie. W przyszłym roku będzie to około 200 milionów, ponieważ rząd zapowiedział, że 13 miliardów ma rozdać ponad samorządom. Więc to jest tak, zabieramy samorządom pieniądze, to jest taka polityka, bo nie lubimy samorządów, bo oni dobrze gospodarzą i samodzielnie myślą i potem po uważaniu może jakimś samorządom rozdamy. Wiemy, że z tych 13 miliardów 7 milionów pójdzie na najuboższe gminy, 6, a 7, no to 7 zostanie bodajże na rozdanie dla mnie. I miasto może dostanie Wrocław około 200 milionów złotych, czyli dostanie tak 200 milionów już niedoboru in extenso, a tu, o czym pan redaktor mówi, mamy do czynienia ze wzrostem cen energii, nie wiadomo ile, ale o dużo, prawda? Wzrostu cen materiałów opałowych, wzrostu cen paliwa, więc miasto stanie przed takim dylematem, no to co z tym fantem zrobić? Natomiast sytuacja polityczna jest taka, bo PiS powie tak, proszę bardzo, my dajemy obywatelom pieniądze, a miasto wam zabiera, samorządy. Popatrzcie, kto dobrze rządzi. Tylko wcześniej obywatel nie musi wiedzieć, że wcześniej samorządom te pieniądze zabrano. Ale to jest jedna rzecz, ale dochodzi inflacja.
Nie wiem i nie jestem w stanie powiedzieć. Mogę tylko ale powiedzieć... na koniec mieszkańca interesuje, czy on będzie płacił więcej za wywóz śmieci, musi, za odbiór śmieci, czy będą wyższe ceny biletów MPK. Z czego to wynika? Więc nie pytanie, musi się czy, czego wynika. Czy hipotetycznie takie zmiany się szykują? Ja przypuszczam, że bez takich zmian miasto nie udźwignie ciężaru jakiejś zgrania budżetu. To jest niemożliwe po prostu. To się, tak się po prostu nie da. Więc albo kosztem inwestycji nie jestem w stanie... Bo dywagujemy albo kosztem inwestycji, albo będą podwyżki, prawda? Albo będzie komunikacja skromniejsza. No coś musi się wydarzyć, ponieważ inaczej, bo cud się nie wydarzy. Bo wszystko wskazuje na to, że do końca roku inflacja będzie na tym poziomie 15%, na pewno będzie. W związku z powyższym łapią się za portfele i jesienią zobaczymy, co będzie i co zrobić, aby te podwyżki były dla miasta i dla obywateli jak najmniej dolegliwe. Tyle mogę dzisiaj powiedzieć. Mm-hmm. A te podwyżki, ten obszar przynajmniej, o którym wspomniałem, bilety MPK, no to może, ale to śmieci, może wszystko mieć. Wywóz śmieci, bilety MPK, prawda, opłaty za energię, no wiele rzeczy jakby nie zależy. Energia elektryczna czy opłaty za gaz od miasta, prywatnych mieszkańców, prawda, tylko to są inne relacje. No ale wiele takich rzeczy, no których my, parkowanie, chociaż to są małe... Czyli to wszystko są koszta, które mogą wzrosnąć? One mogą wzrosnąć. I decyzja będzie we wrześniu podejmowana? Nie. To najpierw, ja przypuszczam tak, bo przepraszam, wypowiadam się sam, nie ma sensu klubu. Jeszcze nie ma jak gdyby stanowiska miasta w tym względzie, będą prace trwały nad budżetem. Czekamy na te rzeczy, o których mówiłem, co nam zafundują energetyka i paliwa i jeszcze inne opłaty. I w związku z tym dopiero będziemy myśleć, co z tym panem zrobić. No, sytuacja, powiem wprost, no nie jest przyjemna dla nikogo, ani dla opozycji, ani dla rządzących, tak jak dla rządzących w rządzie też nie jest przyjemna, że mówią, że to będzie tak, a to będzie tak, a to będzie tak. Mhm. Wszystkie te podwyżki, o których rozmawiamy, podwyżki, wzrosty cen gazu i energii powodują także, że mieszkańcy zastanawiają się, czy wymieniać i czy stać ich w ogóle teraz na wymianę starych pieców. No to jest paradoks, za który należy winić no sytuację, która się wydarzyła, inflację, wojnę na Ukrainie, inflacja, potem wojnę na Ukrainie, bo wszystko się jak gdyby ostatnio zwala na wojnę na Ukrainie, ale w tym przypadku duża, w tym niestety taka negatywna zasługa jest tejże wojny, że wobec braku surowców, a węgla i ropy, no to i gazu, no to nagle te rzeczy zaczynają drożeć. Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy się jak gdyby czują zawiedzenie, że właśnie zmienili, dostali dotację od miasta na wymianę pieca, a teraz skrobią się po kieszeni, bo nie wiedzą, co mają z tym panem zrobić. Mam wielu takich znajomych. No właśnie, pytanie, czy to, o czym teraz pan mówi, nie spowoduje, że ten proces wymiany kopciuchów we Wrocławiu zatrzyma się? No, przypuszczam, że tak. No to jest logiczne. Mhm. To jest logiczne. Jeżeli ktoś ma zapłacić 4 razy więcej za ogrzewanie i ma być to ogrzewanie gazowe, no to on... No, ale węgiel też podrożał. Prawda? Ale węgiel też podrożał i tutaj jak gdyby no nie ma tej sytuacji. Co prawda, jak wiemy, że węgiel podrożał i dotacje do węgla, te 3000 zł do tony, one pójdą głównie na wieś, bo tam są głównie mieszkający ludzie opalający jeszcze węglem, ale w mieście oni też są, prawda? Więc, ale za 3000, no za tonę węgla może opalić. A w tej sytuacji widzi pan jakieś rozwiązanie mieszkanie dla osób, które chciały wymienić na przykład te instalacje, a teraz wahają się? Ja myślę, że trzeba to zawiesić po prostu, zobaczyć, no, przez pół roku się nic nie stanie. No, czy nic się nie stanie, zablokujemy ten proces i poczekać, aż się sytuacja rozwinie. To jest to takie logiczne, bo inaczej no, szarpać się i mówić, co dodrukujemy pieniędzy, damy pieniądze im, no to jest jeszcze większa inflacja. Czesław Cyrul, Nowa Lewica, wrocławski radny Forum Jacka Sutryka. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.